Witajcie. Dzisiaj zajmuję się wymianą chłodnicy klimatyzacji, tak zwanego skraplacza, jak i chłodnicy cieczy, ponieważ Renault Clio yy, ma zintegrowane te chłodnice razem. Jak popsuje wam się chłodnica klimatyzacji, to wiąże się to również z wymianą chłodnicy yy, silnika, płynu chłodzącego, ponieważ one są, yy, no są razem po prostu jeden element. To jest. Yy, ma, tak jak w innych autach, że jest chłodnica cieczy, chłodnica silnika i chłodnica klimatyzacji, tak zwany skraplacz. Tutaj musimy się liczyć z tym, że musimy spuścić płyn chłodniczy. No i, no i po prostu wykonać tutaj odpowietrzenie silnika układu chłodzącego. Tak więc tak to wygląda. Chciałem Wam mniej więcej pokazać, jak to zrobić. Oczywiście musimy zdjąć, musimy zdjąć zderzak. Następnie odkręcić sobie tutaj belkę. Znaczy nie, w pierwszej kolejności musimy zdemontować reflektory. Dwa reflektory ściągamy. Następnie zdejmujemy tą belkę. Jak odkręcimy tą belkę, odkręcamy również śruby tutaj tego przedniego pasa, który, który tutaj mocuje, do którego mocuje się. Tutaj widzicie wszystko razem. Tu w tym miejscu jest z belką przykręcone, tak więc to musimy sobie zdjąć podnosimy do góry i cała chłodnica jest tutaj odsłonięta wtedy mamy idealny dostęp początkowo chciałem to zrobić od spodu odkręcić tutaj ten wspornik dolny i po prostu to opuścić żeby nie, nie wykręcać tego, tego wszystkiego ale odpuśćcie sobie, może są jakieś na to sposoby, żeby ten dół opuścić i wyciągnąć, ale tutaj tak naprawdę nie ma dużo roboty rozkręcamy sobie to nie musimy tych kabli rozpinać, podnosimy tylko to do góry i tutaj wszystko jest odsłonięte tak więc ja już sobie tutaj pościągałem. Zostało mi tutaj, żeby zdjąć ten wężyk. Rurki też już sobie podkręcałem, tak więc teraz tylko po prostu to wyciągnę i włożę nową chłodnicę, klimatyzacji i chłodnicę cieczy chłodzącej silnika. Tak więc tak to wygląda. Teraz to wszystko powędruje do góry. I wszystko będę składał w odwrotnej kolejności. Zdjąłem też sobie interkuler, bo troszeczkę mi tutaj przeszkadzał. Wyczyściłem go też również. Pojawiło się w nim trochę oleju, tak więc turbosprężarka też już prawdopodobnie, e, prawdopodobnie niedługo będzie do roboty, e, póki co tutaj widzę nie ma jakiś tam nieszczelności w układzie klimatyzacji silnika, lekkie tam zaburzenia e, są tutaj, ale to nie jest jakiś tam świeży olej, świeży wyczyk, tylko to jakiś nalot oleju przykurzony, tak więc tak jak wcześniej wam pokazywałem, chłodnica jest tutaj nieszczelna. Tutaj, jak spryskałem, spryskałem wodą z mydłem, to tutaj zaczęło się bombelić, Tak więc kulica do wymiany. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.